Dzień dobry, witam wszystkich pięknych widzów, wspaniałych, cudownych. Dzisiaj jestem oczywiście z Wercią. Dzień dobry. Nagrywać będziemy ten nowy tryb dwuosobowy. Mam nadzieję, że to jak w żaden sposób nie naruszy naszej relacji, bo ten tryb może naprawdę rujnować relacje międzyludzkie. Aczkolwiek wczoraj na streamie nie było tak źle, Wercia kierowała, mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj też. Możesz coś powiedzieć. Ja się boję, czy to wyjdzie. Wczoraj w ogóle tak zaczęliśmy bez żadnego pomysłu w sumie i dwie pierwsze gry to było pierwsze i drugie miejsce, także... W ogóle dopiero dotarło do mnie, że widać te... te slajdy ze streama, no ale dobra, już zostawię, już niech będzie. Dobra, to może pokrótce powiedzmy wam tutaj, z czym macie do czynienia. No jest nowy tryb, wszedł wczoraj do TFT. Tryb polega na tym, że możecie grać duo w TFT, w teamku, w drużynce. W jednym meczu udział biorą cztery drużyny. Jest oddzielny system rankingowy do tego trybu, jak widać, takie tutaj mamy ikoneczki. Tak, jest to podobny tryb do Hyperrolu. Tak, podobne oznakowanie, podobne emblematy. No i co jeszcze charakteryzuje ten tryb? No macie wspólne HP oraz możecie sobie wysyłać jednostki z itemami. Jeśli chodzi o szczegóły samej rozgrywki, to powiem szczerze, że jeszcze nie wszystko pamiętam, nie wszystko pojmuję, ale wiem, że Werka już coś czytała, dlatego może wam kilka rzeczy powiedzieć, mam nadzieję. No to w sumie od początku, tak jak Norbert mówił, gramy w parach, mamy wspólne HP, no i generalnie, gdy nasze HP jakby się skończy, zejdziemy ku zeru, mamy jeszcze taką ostatnią szansę, bo nasze HP wtedy spada na 1, i wtedy niezależnie od tego, czy Norbert, czy ja przegramy, no to wtedy już faktycznie odpadamy. W każdym razie mamy coś takiego jak asysty zbrojowni, bodajże tak to się nazywa. To jest taki itemek, dzięki któremu jak najdziemy tym itemkiem na danego czempiona, no to wysyłamy go właśnie naszemu partnerowi. Niezależnie czy on tam ma jakieś itemki na sobie, czy nie. I tak, generalnie bardzo fajne jest to, że są momenty, w których sobie możemy przekazywać różne prezenty. Obdarowujecie swojego partnera prezentami. No i tak, generalnie podczas gry wypada to dwa razy, z tego co pamiętam. Jedno było to na stage'u 2.5 bodajże, a drugie na 6.2. W sensie pokazuję wam na dole pasek. I macie do wyboru tam chyba trzy różne fragmenty przedmiotów lub jakieś pieniążki. No i możecie zapytać partnera, co tam by chciał. I później, jak wam wypada na 2.5, to drugiemu partnerowi na 2.6 też wypada dla was jakiś prezent. I 6.3, czyli jakby w kolejnej rundzie. Tak, czyli ten tryb uczy was myślenia o innych. Nie wiem jak to ładnie ująć, no, jak jesteś samolubny, to ten tryb cię nauczy nie być samolubnym. Jak to ładnie nazwać, nie wiem sobie. Ale najważniejszą rzeczą, o której jeszcze wam nie powiedzieliśmy, co jest w ogóle fenomenalne, jest to, iż jeśli macie jakiś tam pojedynek swój z przeciwnikiem i na przykład szybko zdążycie go pokonać, tutaj sobie zabieramy itemek. Ej, to faktycznie, my sobie... Kurde, zabraliśmy sobie itemek. Ja tobie zabrałem, przepraszam. Tak. Mogę ci go wysłać, jak chcesz. No, całe szczęście. Tak. Tak, ale w każdym razie, jeśli prowadzicie jakiś tam pojedynek z przeciwnikiem i szybko na przykład go pokonacie, to wasze jednostki idą do waszego partnera. Tak, to jest w sumie najfajniejsze. Pomagacie mu walczyć. To jest cudowne. Gorzej tylko jak u przeciwnika też właśnie... przyjdzie pomoc, to już jest wtedy gorzej. Wtedy jest zadyma, ale fajnie, fajnie. Fajnie to wygląda. Tak, to jest super, bo na przykład, nie wiem, zostaje wam jedna jednostka, już widzicie, że przegrywacie, ale słyszycie, że wasz partner w ogóle tutaj już wygrał ze swoim przeciwnikiem i wpada do nas i w ogóle jest super i wam pomaga i co tylko. I na przykład wygrywacie wtedy mecz. Tak, to jest piękne. I tutaj możesz pokazać, jak wygląda ten przedmiot. O. To jest ten przedmiot, który jak najedziecie jakimś bohaterem, to wysyłacie go swojemu partnerowi.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Pięknie przedstawiona, Warcia, dziękuję ci naprawdę. Może Jordle byś kupił. W sumie. Ja nie chciałbym nimi grać. Ty byś chciała? No jeszcze nie wiem. Właśnie. Zobaczę zaraz, jak mi... co mi wypadnie. Uhuhu. Co my tu mamy? No to chyba Trade Sector biorę. Ogólnie Garena dużo trafiam. I mam Trade Sector. Może to jest Reroll Garen, który mi nigdy nie wychodzi. Ale może to jest ten moment? Masz Protektora? Nie! A, on był faktyczny, on był faktyczny. O Jezu, nie, no nie pomyślałem. Jestem głupi. No zobacz, Garen level 2 już jest. Czy wziąć cię Kasselina? Czy ja mam w to wejść? I Kogmawa wtedy też musiałbym zrobić. I masz mieczyk na nim. On potrzebował Bloodthirstera, Gargulca, tak? Tak, ale może to być też nawet jakieś GA. W sensie możesz go ubierać pod Infinity i jakieś tankowate itemki. Ale znaczy to... musi mieć Bloodthirster chyba, a nie Infinity. Patrz! Ale Infinity już... O! Wysłać ci już, żebyś ją miała? Poczekaj, bo nie mam na razie miejsca na ławce. Mogłaby być twoim carry. O, mam Swaina. To czekaj, może... Blitzcrank wrócił. Poppy level 2 mam. Ładnie. To w sumie kurczę. Jak masz to wysłać, to mogłabym przygarnąć. Mieczyk potrzebujesz? O, miałabym Bloodthirstera już w sumie. To masz z mieczykiem, poleciała. Tylko, że ja mam teraz tylko jeden item przez to, nie? Ale... mam nadzieję, że ty dzięki temu wykorzystasz to. Dobra, tutaj przegrywam. Powiedz mi, czy tego Kogmawa ci zostawić i Kasselina sprzedać? Możesz Kogmawa zbierać. Jak będziesz miała na dwójce, to możesz mi wysłać. Dobra. Bo jego będzie ciężej zrobić. Kasselina chyba zrobię. No ja wygram, więc może zdążę do ciebie dobiec. Ale musiałbyś poczekać sekundkę. Ooooooo, niestety za późno. Tak, ale tutaj macie ładowanie i po kilku sekundach właśnie przenosi was do partnera. Zobacz, tych Garenów cały czas tutaj dostaję. No to fajnie. I Gravesów. Dobra, ja spróbuję to zrobić. Gravesy też ci zbierać? Czyli ty idziesz w Imperiali. Tak. Czyli Poppy mogę też sprzedać i wziąć Swaina. Tak jest. Dobra. Czy Gravesa ci kupić? Nie, chyba jego. Jego sobie zbiorę jakoś. Zobacz to. To krzyziawko. Tak, to jest Zafri. A jego przyjaciel gra? Jego przyjaciel gra, ale biedny, nie? Że tak sobie sam teraz musi. O nie, ktoś do mnie już biegnie. A to ty! To ja? O, siema! Witam! Kurde, fajne. Super jest ten tryb, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Wczoraj się super grało. Więc testujcie go, naprawdę. Polecamy. Tak, wczoraj na streamku graliśmy i naprawdę była świetna zabawa. Tak, w ogóle streamki są coraz lepsze, jest was coraz więcej, za co wam bardzo dziękujemy. Już zaczynamy mieć sytuację taką, że już kojarzymy tych ludzi, co wchodzą na te streamki po likach, co jest bardzo fajne. O, takie coś. I co, próbujesz tego Garena? Tak. Super. A, masz Blitzcranka, dobra. Patrz, mam tylko jeden item, bo ci wysłałem mój miecz. Chcesz wystawić trzeciego Protektora? Masz nie, Kasselina. Bo stwierdziłem, że Twin Shot będzie fajne, żeby coś do mecza mieć. Okej. Okay. O, gram na tego... Tarczy. O kurde, Protektor Emblem. Ale właśnie dlatego lepiej chyba grać ten tryb. W sensie nie wiem, jak oni tutaj grają. O, ja biegnę ci pomóc. Tak. Właśnie fajnie wow. Jest... Cała brygada przyszła. Ale jaka brygada. Tak. Fajnie jest grać z sobą, z którą na przykład rozmawiacie w międzyczasie i wiecie, możecie sobie dopasować, co tam dany wasz partner chce, czy to jakiś itemek, czy coś. Bo jest wtedy lepsza komunikacja. To by mi się przydało, ale to jest na Samirze. Ktoś napisał w ogóle, dodasz odcinek, jak to zostajesz. W pierdzie? W łeb. Ale ludzie są, jak w grze spotykam kogoś, kto... kojarzy, to są strasznie, kurde, tacy niemili, nie? Tam sobie Samirkę kolejną. Tak, ale potrzebuję Bloodthirstera z tego zrobić. Dobrze, dobrze. Ja sobie wziąłem Swaina.
A który to powiedział, że dostaniemy w łeb? Już co, nie wiem. Bo wiesz, będziemy sprawdzać. Rękawiczkę chcesz? Tak, 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 dobra, dług. O, i to jest właśnie ten stage 2.5, gdzie przekazuję ci właśnie swojemu partnerowi jakiegoś demka fajnego. Samirkę zbierasz, tak? Tak, jakbym mogła prosić. Dobra, weźmiemy Kasadina tutaj, bo ma level 2. Ja też ci tutaj zbieram tych Kasadinów. A tu wpisał ten. Sasha Farnboy. Sasha Farnboy oraz Topic. Zobaczymy, czy oni nas pokonają faktycznie. Oby nie. Zobaczymy, czy karma ich pociśnie za to, czy jednak nie. Jak na razie, myślę, że idzie nam dobrze. My jesteśmy pierwsi, ja mam 3 wygrane z rzędu, to masz 2. Oby tego nie przerwać. Idziesz do mnie, czy... Ja idę do ciebie. Ja do ciebie chyba idę. To my do siebie idziemy. O kurde, wjechał mi jakiś chłop tutaj. On jadł mnie też. O kurde. Nie zdążyłam się wtepnąć. No, to mnie pocisnął. O nie, a ja już wygrałam z tamtym. A tu jakiś w ogóle niezniszczalny Garen. Patrz, wszyscy ci tego Garena kradną. Co kradną Garena, czy gdzie ty jesteś tutaj? O nie, ale ja z tamtym wygrałam. Tam jedna jednostka mu została. Ej. O, masz do wyboru mieczek, płaszczek albo 8 złota. Co byś chciał? Płaszczyk. Tak? Tak, bo będę Gargoyla robił teraz. Tak. Nice. O, i Garena mam. No, Garena będzie ciężko zrobić w tej grze, bo jak jest kontestowany. Tak. Zobacz, w ogóle we dwóch go robią. Oni we dwóch chyba robią jednego Garena i go wyślą, tak jakby żeby był trójką. Możliwe. Ej, to jest dobre. Ale my też damy radę. Poza tym i tak jesteśmy dalej pierwsi. Patrz, nie odjął nam HP. No. To jest ciekawe. Jak to jest możliwe? Tak, to jest bardzo ciekawe. No nie, gram z Sasha Farnboy, to ten chłop. Pocisnę go, widzę, że mam lepszy stół. No masz lepszego Garena, który się ładnie leczy. Ale on zabiera Gareny, bo widzi, że ja zbieram. Tak, on zobaczył. O, będę w odcinku! To szybko, szybko, zabieram wszystkie jednostki mu. Dobra, mogę do ciebie iść. No właśnie, ja gram z tego drugiego Garena, ale sobie daję radę. Siema! Patrz, o. Jaka brygada, nie? Pięknie. Nie no, ta twoja Samira to już jest kurde kozacka. Piąteczka. Zawsze mieliśmy takie coś, że jak ja chciałem przybić werce piątkę, to ona przybijała tak dwoma paluszkami tylko. I zauważyłem, że to się zmieniło. I nie wiem, czy się niepokoić, czy nie. Ja chyba nie. Nie ma miejsca, kurde. Kasalina. No nie ma miejsca, właśnie nie wiem, co a zrobić. To po co ci? Ona jest do Kogmawa dobra. Też na trójce. A. To może ją kupić, ale... Nie no, od ciebie to najbardziej tego Garena będę potrzebował, żeby go mam szybko łezkę. Złożyć. Czy potrzebujesz łezkę? Czy potrzebuję łezkę? Chyba nie. Więc tak, ja potrzebuję z tych jedynków, których mam piąskę, ale... Last Whisper już masz, tak? Tak, potrzebuję tylko Infinity i mam full bleed. Czyli piąstki potrzebujesz? Bo ja mam. Ale ja też mam jedną. Dobra, zrezygnujmy z tego. Mam dwóch Malzacharów. Piąści? Nie, no już nie pomieścisz tego wszystkiego chyba. Jak uważasz? Ja go teraz też nie wystawię. Dla nas jest za mało tych itemów do wysyłania, bo my byśmy sobie wszystko wysyłali cały czas. Tak, tak. Ale to by było chyba już przesadzone. Tak, tak by było pewnie. W każdym razie ja potrzebuję tylko Samirę i Swaina, jak coś się trafi. Tak, Samira mi się tylko zmieściła, myślałem, że jest najważniejsza, więc odłożyłem. Tak, tak. Fajnie, fajnie, dziękuję. W każdym razie biegnę do ciebie. To dawaj, bo chłop mnie tutaj ciśnie. Pędzę i siup. O nie, tamten też idzie. To Samira, gdzie stoi w ogóle? Tak, właśnie w takim... No dobra. Może nie jest tak źle? Może? To ten chłop to... Tylko najgorzej, że ona jest na wyższym levelu. Tak. Trochę się leczy. Trochę się leczy. Jezu, ona robi rzeczy. Ona już zrobiła 7K. Ale trzeba przyznać, że naprawdę robi rzeczy. Ale mamy dalej... Jedno HP nam odjął.
Jesteśmy dalej pierwsi, także super. Tak, ja mam Kasalina prawie już tutaj na trójce. Słynik. Ale... Zaburzy mi, kurde, ekonomię. Strasznie ekonomię teraz. Dobrze, tak. Czy ja mogę po prostu sami ryci zbierać, że, bo wiesz, jak mam taki setup, to ciężko jest pomieścić to wszystko, nie? Myślę. To by było super. Bo ja zaraz bym miał ekonomię, żebym sobie rolował. Powiem ci szczerze, że tych malzacharów mi strasznie dużo się trafia. Bo próbuję ci zbierać te gareny i kasadiny, ale mam po jednym, po dwa. O, gram na tego, co tutaj mówił, że dostaniemy. A ja na jego ziomeczka, także to jest już... Nie będzie tak, że jakiś obcy do nas przyleci. Ale ja do ciebie wpadam, zobacz, bo ja go cisnę. Ja do ciebie też wpadam. O, ty szybciej wpadłaś do mnie. Ja szybciej wpadam. A, tutaj. Idę mu pokazać mastera. A ja też mam takiego kotka. Też mam takiego kotka. Nice. Pięknie, masterowy parę. Jezu, to zawsze chciałem trafić, żeby na tym zrobić film. Ale teraz niestety no... Na pewno? Tak, bo to jest sharpshooter. To jest to odbijanie się ataków, które mi się strasznie podobało. Oj! Kurde, kliknęło mi się za mocno. Dobra, jakoś to jest. Na razie dajemy radę. Masz adepta dodatkowego? Pokaż, co tam tak. Się dzieje. Tak mam. Tylko właśnie zastanawiam się, na kogo to dać. Może na Kamilkę. Bo na nią nie będę i tak żadnych itemków dawać. Na razie. Dobra, zobaczmy, co w trawie piszczy. Dostanie fajny. Dodatkowy ten. O, matku, zobacz, co tu mam. Singed trójka. Dobra, może wpadnę do ciebie, chociaż nie wiem, bo ten Garen jest przepotężny. One sfokusowali mi Samira. Gościu robi to, co ja, zobacz. Jeszcze ma emblemat protektora, więc raczej z tego nie wypiwotuje. Aczkolwiek ja wygram z nim. Wygrasz nie? Chociaż nie wiem. Zacząłem w to wątpić. O nie, brygada! Tak to byś dał radę, myślę. Nie, nie dałbym rady chyba jednak. O, ile ich przyjazdów. Też Gareny przyleciały. Prawie nam się marzy. No, zabrali nam hapeki. Jesteśmy drudzy. A ci, co pisali, tak brzydko, to już są ostatni. Także nie... nie wiem. Kubrak byłby spoko. Ja potrzebuję mieczek albo kubraczka też. Ale mieczek najbardziej. To spróbuj mieczek, ja spróbuję kubraczek. Tylko nie wiem, czy nam zabiorą. To już biegnie. O, dobra, ja już nie mam. No, może. To miecz ci zostawię, nie? O, dziękuję. Wezmę po prostu łuk. Pięknie sobie ten tańcujesz. Dawaj ze mną. Zanim ja się dokopię do klawiatury. No tak, dobra. Za dużo mam tutaj. Heimerek out. Blitzcranka też ci zbierać? Chyba nie, bo ci się nie zmieści. Dobra, jest Kasalin trójka. Tak? Czyli usunąć go już. Tak, tak, Kasalina możesz się pozbyć. No i dobra. Kurczę, ta Samira tylko jedna mi na razie wpadła. Ja też mam tutaj jedną. Ale nikt chyba nie robi Samiry, co? Nie widziałam przynajmniej. Ale no myślę, że jakbyś przeszła na wyższy level, to byś miała większą szansę. No na razie to ja sobie siedzę na piątym jeszcze, nie puszuję mocno poziomu. Żeby tego Swaina też dorwać, albo Talona. Łapię. Biegnę do ciebie. Kasalin, przeżyj! O, wjechałaś, dobra. Nie wiem, czy tam chodzi. Ja jestem na pierwszym poziomie. Stun? Jeszcze. Dobry stun wleciał? O, piękny stun? Pięknie. Nice. Super. Ty jesteś dobra, Wercia, w tę grę. Uczyłam się od najlepszego. O, mam Kogmawa level 2. Wysłać ci? Wiesz co, no możesz, kurde, wysłać. A z jakimś itemem możesz wysłać, czy nie? Nie masz nic, co ja bym chciał. Mogę łaskę ci dać, albo łuk. Nie, zostaw sobie na razie. Może ci go prześlę. Będziesz miał szybsze... W sensie bez itemu możesz go wysłać. Dobra, to wysłam. To wsadź go sobie na planszę od razu.
Dobra, poszła taka zamiana. Tylko że teraz chyba dopiero na stage'u szóstym możemy sobie, tak? Nie, cztery. Nie, coś. Jakoś niedługo, bo cztery, ja już... dwa chyba? Tak, tak. Chyba tak, no, bo ja już od długiego czasu nie mogę ci wysłać, więc obstawiam, że to jest bliżej niż dalej. O kurde, luks. Na stage'u szóstym to itemek sobie albo coś w tym stylu wysłamy. Dobra, dobra. Mamy to. No, ty wygrałaś, Les. A. Ja przegrałem. Przegrałeś? Oj, nie. Ja grałem na tych pod nami. Oni wjechali we dwóch nawet. Ej. Samirka. To fajnie. Bo potrzebuję. Dobra, Gravesa też już mam. Ale chrypię, przepraszam. W ogóle taka Salina mi się jeszcze pokazują, a tu już mieszka na trzy gwiazdy. Tak. Strasznie dużo łuków mam. O, ja też. Jest. Dwa dostałam. O! Cały czas potrzebujesz piąski? Na 4-1. Nie, już mam. Chcesz może łuk jakiś? Bo mam dwa i łezkę. Właśnie łuków mam, kurde, za dużo aż. O, mam Samirę level 2. Mogę ci wysłać, chcesz? No, pewnie. Z czymś? Z jakimś itemem z tych? Łuk albo piąstka? Nie, nie potrzebuję, dziękuję. To poleciała. To ja sobie chyba zreforżuję te przedmioty. A masz je? A masz? Tak, tak, no. Bo potrzebuję Warmoga jeszcze na Garena, chyba tak? Chyba tak. O nie, idą do mnie. O nie, jak to... Kurde, ja strasznie wolno zabijam, tak? To bym ci pomógł. Ja z tamtym bym wygrała. O, dobra, chłop wjechał do mnie. Przed Kog'Maw, level 10. W sumie pod Koga też itemy by mi się przydały. Dobra, trzeba reforżować, to jest pewne. Samira. O, to... To już blisko trójki. Jezu, jeszcze jedna Samira. Aż sprzedam Blitzcranka, żeby ci ją kupić. To tylko jednej brakuje nam na do trójki. I możliwości wysyłania. Jeszcze. Łezka. Też drugą? Nie no, coś na tego Koga chciałbym zrobić. Możesz Lost Whisper zrobić. I drugie możesz zrobić... Dobry będzie Lost Whisper? Albo możesz zrobić i rakietę. Jak to się nazywa? Rakietę? Czym jest rakieta? Bo... To też dwóch łuków. Jak to się nazywa? Jeszcze raz. O, dwa łuki. To jest ten... Fire Cannon Rapid? Tak, tak, tak. O, RFC, no. I jesteśmy pierwsi znowu. I nice. Wygraliśmy. Także pięknie. Balzahara będę potem szukał. Bo go w ogóle nie zbieram. A ja mam znowu dwa teraz. Ja właśnie go olewam, nie? I tak sobie myślę, że będę go potem szukał. Brakuje mi jednej Caitlyn i trzech Garenów i dwóch Kogów. Jednej Caitlyn, to ja ci ją poszukam. Nie, szukaj. Ona nie jest najważniejsza, także spokojnie. Hold your horses. Nie, ja ci chcę pomóc. No i pasków potrzebuję. A ja mam właśnie takie podobne itemki do twoich, że mam dwa łuki i łezkę i też nie wiem, co z tym zrobić jeszcze. O kurde, mister ładowanko na trzech itemach. A ja to dostałam grubo. Dwie luz. Jeszcze wjechał jakiś chłop mu pomagać. O matko. No, są silni. Ale my damy radę. A i tak jesteśmy pierwsi jeszcze. Jeszcze. co ja bym chciała? Jakiś kubreczek albo... Potrzebuję... różdżki albo paska. Mógłbym jeszcze miecze zbierać, żeby Giant Slayera zrobić, ale chciałbym tego Garena ugrać. Ja wezmę kubreczek. To ja miecz.
Ale tam ci, co pisali, już mają 4 HP, także... Co byś na moim miejscu zrobiła na kogu? Infinity Edge Last Whisper, czy po prostu Giant Slayer? Infinity Edge... Tak? No to będziesz miał 2 itemki. No, 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 to tak zrobię. Zresztą... więcej. Dobra, bo tu trzeba coś rolować. O, jedną Samirę. Wyślę ci jedną, a ty mi jesteś w stanie odesłać? Nie, nie jesteś. Ja nie wiem, co zrobić, bo muszę koga jakoś zmieścić. I nie mam jak. Nie masz tego do wysłania? Już nie masz. Ale lepa. Czy ja mogę jedną Samirę sprzedać? Właśnie myślałam, bo patrz, ja mam jedną. Tylko myśl szybko, nie? Bo ja muszę to... Możesz. Bo i tak nie mam jak sobie teraz wysłać. To sobie kolejne. Pięknie. Dobra. Garena mi już tylko... W sensie dwóch Garenów mi brakuje. To ja mam jednego. I mam... Jak ci wysłać? O, Protector Emblem. To biorę. O, Garen. Czekaj, może zroluję go teraz. Mogę ci wysłać. Tak, że możesz go już teraz nawet wysłać? Tak, tak, tak. To czekaj, zobaczmy. Jest, mam go, nie wysyłaj. Czyli potrzebuję jednego koga. Protektor... No mam Zachara, wrzucę tego protektora chyba, tak myślę. To będzie ciekawe. Kurde, dobra, wejdę w level. Chyba, że ci poszukać tego maga. Bo jestem w stanie cię wrzucić. Może na niego wrzucić. To teraz tylko mistera ładowanko ci brakuje. W teorii mógłbym go dodać. Ale ja tego koga znajdę zaraz, to ono mi nie wysyłam. Bo to jedna sztuka to na trade sektorze myślę. Patrz, on ma 2 protektor emblemy nawet. No to ma lepiej, bo mister ładowanko potrzebuje 2 slotów. O nie, ktoś tu skłożył Urgota. Udało się, mogę iść do ciebie. Okej. Okay. Chociaż może? Jestem. O, pięknie. Byleby ten drugi nie przyszedł. Ale pięknie. Nice. Ej, kurde, normalnie naprawdę level up mamy z tymi high five'ami. Dobra, no to co, no to... Mam mistera ładowanko, kurde. O nie, fryteczki. Fryteczki się... O, patrz! Tylko nie mam jak wysłać. Mnie tutaj brakuje dwóch tylko. I teraz najgorsze jest to, że jeśli ja ją trzymam, to ty masz mniejszą szansę, nie? No to może dopóki nie ma tego itemku? O, pachol. To może... Nikon Scalpy, nie? Ale Swayna mam level 3. Czy uważasz, że Hand of Justice na Swayna się opłaca? O kurde, czekaj, bo mam to albo to. To wezmę chyba. Hand of Justice na Swayna? No. Myślę, że jest całkiem spoko. Ale może lepiej na Talona, nie? Dobra, bo ja wyłączyłem w ogóle mózg. Muszę zrolować. Akademia może by się przydała jednak. Albo to. To może lepiej, żebyś mi sami raz sprzedał w sumie. Tak myślisz, że ty ją znajdziesz? Czy ją wysłać, bo... 6-2 dopiero będzie wysyłanie, tak? No właśnie, nie mamy tego przedmiotu jeszcze. Ale wytrzymamy tak długo? No właśnie, może szybciej ją znajdę, wiesz? Tak? To robimy tak. No, fryteczki. W ogóle ten mój Swain walczy z... O, dzięki! Kurde, Swain tutaj się przydał. Dobra, przepraszamy was za te fryteczki w tle, no niestety... Taka jest charakterystyka tego pomieszczenia. Akustyka jest taka, jaka jest. Musicie nam wybaczyć. Nic z tym teraz nie zrobimy.
O, to się teraz rozkręca. O nie, widzowie, przepraszam. Przepraszam was tak bardzo. Jak my coś próbujemy może nagrać... Może ci zbierasz teraz. Swayne? Swayne masz na trójce? Tak. A, okej. Okay. Teraz zawsze jak coś próbujemy nagrać, to są jakieś komplikacje, tak zauważyłam. Tak, ale my jesteśmy dzieli i się nie poddamy. Ładnie. O kurde, to ten Sasha Fanboy mi tak pocisnął teraz. Oni... Ja już tam się teleportowałam. Oni ciebie. Mają streaka w ogóle. Nie. Ej, przecież ja mam Nikos Helpa. Czemu ja szukam tego kogoś? Robię Nikos Helpa i idę w górę. A jestem głupi. Powiedz to przez te fryteczki. Coś potrzebujesz? Bo mam jeszcze ten item do wysyłania. Pasek masz może? Nie, mam. Mam łezkę, łuk, milesę i piąchę. Dobra, biorę to. Nie, to chyba nic. Chociaż może z tym łukiem coś, mieczyk. A ta Needless ci jest potrzebny bardzo? Nie, w ogóle. To może by mi się przydał. Kurczę, jednej Samiry mi tylko brakuje. Jedna Samira. W sumie mutant był lepszy teraz chyba. Na jakiejś konkretnej jednostce ci to zaraz wysłać? Chyba nie, chyba na byle jakiej. Ups. Nie no, chłop mnie tutaj pocisnął. Sekunda i się teleportuje. Uwierz mi, chciałem, bo nie miałem na to wpływu. Co tutaj? Imperial masz tutaj, zobacz. O, faktycznie. Tylko pewnie zabiorą. A ja w sumie nie wiem, co bym chciała. Może ten Hex the Gunblade? Tylko znowu będę musiała Sayona znaleźć. No może ty chcesz tego Gunblade'a na Swayna? Nie, myślę, że to by się bardziej przyda. Chcesz tego Needlessa i łaska? Needlessa po prostu chyba. To na kim cię wysłać? Na byle kim. Może tak sobie tak. Samira tam była. Ja tej jednej Samiry szukam. Cały czas. Dobra, Rage Blade. Może to będzie miało sens. W sumie jakbym wszedł w level, to bym wtedy wrzucił tego Siona. Dobra, jesteśmy tutaj. Cały czas są perturbacje, tak? Ale walczymy. Kurde, zobacz, z każdym teraz przegrywam. Ja miałam streak, a teraz tylko ten Mr. Ładowanko tutaj mi popsuł plany. Ale jeszcze jesteśmy pierwsi. Mam ten problem, że kurde, dałem tutaj pachol i teraz nie wiem, co z tego zrobić. My chyba z Irat Portal. Wiesz, jaki ja mam problem? Cały czas tej jednej Samiry szukam. No i by się przydało też wyjść w level, żeby... Jest. Dobra, damy to. Dobra, zrobię tak. To ty będziesz miał 5 protektorów, a ja 5 imperialnych, jak się uda. No to tego ci życzę. Zobaczymy w ogóle, czy to mi coś dało, czy ja teraz jestem szczęśliwszy. Zobacz, jakbyśmy teraz wygrali z tymi, ale oni mają streaka, więc oni są dobrzy. Chłop w ogóle Mistera Ładowanko zrobił. Ja już wygrałam z nim. Tak? Z Sasią Fanboy, o, wjeżdżasz do mnie. Mówiła. Ole, wjechałaś. Czyli oni odpadają teraz? Nie, jeszcze nie. Mieli 4 HP. Teraz ich zdrowie spada do 1. Ale gościu tutaj potężny, tak. Nie dla mojej Samiry. A ktoś odpadł już. Jedna para odpadła. Wow, wow, wow. Dzieją się rzeczy. No dobra, no ja to bym chciał chyba na wyższy level zaraz iść. Jeszcze.
Czekaj, zobaczmy, co Mało tu. panu? Co tu można zablokować? Słuchaj, dotrwamy do 6-2 i dostaniemy jakiś fajny item. Tylko pamiętaj, że to jest, wiesz, jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Bo jak graliśmy na streamie... Tak, tak, to musimy zwracać na to uwagę. To Bisi tutaj myślał, że to dla niego. To źle o mnie świadczy, to tak strasznie źle o mnie świadczy. O, i mamy do wysyłania coś. Tak. O, i teraz dostałam w ogóle Nikos Helpa. Troszkę za późno, no ale... No ja teraz będę szukała chyba mistera ładowanką. I muszę w 8 lewe wejść. Ja sobie tutaj Zephyra ustawię. Ale masz ładny teamek, masz takie fajne trójeczki tam. Tak, no on się tak zrolował, jak miał się zrolować. Itemki może nie są idealne, bo niestety nie mam Warboga. Czyli w sumie najważniejszego itemu na Garenie też. Ale jest całkiem nieźle, bo ten item, który ma, daje mu HP. Sasia fanboy, chłop, który mnie nie lubi. Ale ja z nim przed chwilą wygrałam. Ale widzę, lubi, że ty też, lubi Sasię przynajmniej, więc... To on odpada teraz chyba. Tak. Odpadli. No chłop już odpadł. A nie, to ktoś inny. Ja z kimś innym grałam, ale odpadli. Zobacz, tutaj Sasia minus 6. I tak mówili brzydko, że nas pojadą. Co tu powiedzieć, chłopaki? Oliwa sprawiedliwa. Co? To dla ciebie? Ale wybrałem ci najlepsze. Ja chciałam Skolara. Ale ten... Naprawdę? Tak. Boże, ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem, widzowie. Ja jestem po prostu... Przez chwilę o tym mówiłam. Ja tu się, wiesz, euforiuję, że pokonaliśmy hejterów i zrobiłem to. To, co miałem tego nie zrobić właśnie. Aj, kurde, przepraszam. Ale no cóż, będzie content przynajmniej. Połóż to na Janie i połóż Janę obok Samiry, żebyś miała tego. Późno. Wiesz, że Trap Claw działa tak, że daje tę bańkę jednostkom po bokach też? No teraz już wiem, że... Dzięki temu Samira może nie być cecekowana, także... Ja wiem, że ja spierdzieliłem, ale spróbuj make the most of it po prostu, nie? Kto jest zapomniał? Oj, widzowie. Zostawiajcie łapki w dół za to, co ja zrobiłem, bo to się nie godzi. Zabiłem Kaizera na bombę w ogóle. A mnie tutaj zdążyli pokonać. Tutaj kalka jakaś wyleciała, ja ją zabiłem. Co tu się dzieje? Ja sam dwóch wyjaśniam. No ten kog ma, ten Last Whisper na ten kog ma dużo robi. I ten Rageblade, że on się może rozpędzić. Tak, no. Dwóch wyjaśnionych, ja lecimy. Już generalnie walczymy o pierwsze Lynxy, także... O, mam dla ciebie Gia, Plemienną albo Redemption. Wybierz sama, bo nie. Wiadomo, tak? Nie, ja... Chcę, żebyś to sobie wybrał, co jest dla ciebie najlepsze. No to chyba... Szkoda, że nie mogę tego Warmoga jakoś tutaj wsadzić, ale... Chyba... No Warmog w takim wypadku. Proszę. To o, będzie dla Kasalina. Złożyłem 5 imperiali, tylko musiałam 2 jednostki zdjąć i zastanawiam się, czy to jest na pewno dobre. Walczymy na tych, co wygrałem z nimi teraz sam. Znaczy prawie sam, bo ktoś tam jeszcze walczył z tym pierwszym. Ja będę teraz na tamtego walczyć. Słuchaj, no spierdzieliłem totalnie tamto, ale bardzo bym chciał, żebyśmy wygrali, bo to byłoby, no wiadomo, na filmiku lepiej to wygląda, jak się wygrywa. Aczkolwiek widzowie już chyba rozumieją, że ja nawet jak przegrywam, to ja często wrzucam, więc jak wygrywam, to często za pierwszym razem. To jest plus taki tego. Matko, a... Wow, chłop mnie tu pocisnął. Kurczę, a ja walczę z tym tym i jeszcze koledzy przyszli właśnie. Czyli oni po prostu, mówiąc wprost, są od nas silniejsi teraz. Nie, ja zaraz tutaj wejdę w 8. Zaraz coś weźmiemy fajnego. Albo Frozen Heart, albo może to. Ja bym wziął może pelerynkę. Muszę tylko jakoś wejść w 8. I będzie super. Czy jestem w stanie? O, jednego golda mi brakuje. 68 to jest dużo. Czegoś potrzebujesz? Coś ci wysyłać? Wiesz czego? No, nie wiem. Nie wiem, jak się ustawić na niego. Znowu będę na tego skatą chyba walczyć.
Dobra, ja stoję tak. Muszę być skrankę jakoś dobrze użyć. No nie, przestałem się. Ej. Kajza przyciągnięta, sfokusowana, nie ma Kajzy. Kogmaw niestety też fokusowany o trochę. Nie. Ja walczę jeszcze. O, wleciał tu chłop we mnie jeszcze jeden. No ale dobra. Jeszcze nie odpadamy. To znaczy powiem szczerze, że nie wygląda to tak, jakbyśmy mieli szansę z ich teamem. Ja zaraz tego mistera ładowanka złożę na dwie gwiazdki. Spokojnie. Nadzieja umiera ostatnia. Ale dobra, drugie miejsce to nie ma jeszcze tragedii. Ważne, że z hejterami zostało zwyciężone. Mister ładowanko level 2. Tylko, że to mi dużo nie da w tej sytuacji. O, jakbyś jeszcze jednego znalazł. Wiesz, co mnie demotywuje? To, że ja chłopowi carry przyciągam, zabijam od razu i przegrywam. To jest bardzo smutne. Ciekawe. Yumi. Yumi mi to wygra grę. Mówię ci. Pokonamy ich. Chciałbym jakoś ten level wbić, żeby mutanta dołożyć. Może to byłby klucz. Może właśnie ten mutant by mi dał zwycięstwo zamiast tego piątego protektora. Może to był błąd. Czekaj, może mi się teraz udało to wygrać? Może? Junka. Jak on się leczy? Wytrzymaj sekundę, ja przejdę do ciebie. Już biegnę. Dobra, ja zdążysz? Biegnę. Zdążysz? Jesteś? O nie. To nie one, nie? Czekaj, sami rakery. O kurde. Słuchaj, nie. Aj, ale próbowała, widzowie. To trzeba docenić. No ale wyszło. Tryb oczywiście bardzo fajny, więc i tak zachęcam do testowania. Prawie. Dziękujemy fajna wam. Fajna zabawa. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy na streamki, sprawdzajcie opis. Trzymajcie się i całujemy w cyc. Pa, pa. Pa, pa.